Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów oraz zapalone czołgistki w kolejnym odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku jubilatem jest gracz o wielu nikach, a jego ostatnim nikiem jest Eat Your Cat Quickly. Cześć! Siemaneczko, witam serdecznie. Tak naprawdę będę cię nazywał Huzumi, masz nick Eat Your Cat Quickly, ale miałeś tych ników wiele. W zasadzie w swojej przygodzie 20-tysięcznej bitwie, ile już ników miałeś w grze? Pierwszy był Brian1908, potem był Huzumi, a teraz właśnie jest Eat Your Cat Quickly. I tak chyba pozostanie już. Tak jest. No to wytłumacz się, dlaczego masz nick Eat Your Cat Quickly, czyli zjedz twojego kota szybko, czy coś takiego, tak? Mhm. Historia z tym nickiem jest tylko bardzo prosta. Po prostu grałem z inną też po prostu graczką, która gra po prostu WOTA, jeśli chodzi o... To była Dziabu. I ona ma swojego kota o imieniu Malwina. I często zawsze, jak graliśmy Pluton, to zawsze mówiła, że po prostu kot ją tam dziabnął w rękę czy coś. I ja sobie powiedziałem, że dla Beki sobie zmienię nick. Na początku miało być Malwina pięciu smaków, ale zmieniłem jednak na anglojęzyczną nazwę, czyli Eat Your Cat Quickly. I to jest tylko z tego powodu ten nick. Po prostu zjem po prostu, kiedyś jak do niej pojadę, to zjem po prostu tego kota za to, że ją tak drapię. No. Okej. Dobra. Zacząłeś grę od listopada 2012 roku. Jak wyglądała twoja przygoda z grami, czyli dlaczego zacząłeś grać w WOTA i w jakie jeszcze gry lubisz pogrywać? Czy historia z WOTA, w ogóle moje konto już tak jest długo. Niektórzy potrafią mieć już po 50 tysięcy bitew w tym czasie. Ja niestety miałem duże przerwy, nawet 8 miesięcy, 9 miesięcy, jeśli chodzi o WOTA. A w WOTA zacząłem grać. Gdzieś widziałem jakąś reklamę o czołgach, a że ja dużo gram też takie strategiczne gry, tak jak Company of Heroes 2, czy tam Call of Duty, to jeszcze było dwójka. Po prostu lubiłem II wojnę światową, a War of Tanks mi się trochę kojarzył z II wojną światową i ogólnie z czołgami typu Tiger, typu Pantera. I powiedziałem, że coś spróbuję w tej grze. I tak po jakimś czasie pograłem, trochę zrobiłem potem przerwę, a teraz już wróciłem ostatecznie do gry w WOTA i praktycznie już pozostaję przy tej grze. Bardzo mi się spodobała i próbuję coś w tej grze też osiągnąć, tam nie wiem, żeby po prostu coraz lepsze mi czołgi, coraz więcej dziesiątek i no, to byłoby tyle, jeśli chodzi o te gry. Mhm. Od razu widać tutaj, że 6 puli jak na 20 tysięcy bitew jest to bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o infografikę, widać, że lubisz grać głównie dychami. Najwięcej bitew rozegrałeś radzieckimi czołgami i czołgami średnimi. Jak to teraz wygląda w twoim garażu? Które czołgi najbardziej w tej chwili cenisz? Najbardziej cenię to ruskie medy. BX-140, T-62A. Teraz jest Patton, Patchat, TVP. Przeważnie medy. Mhm. Też jeżeli chodzi o wybór czołgu na jubileusz, tam podałeś, że jakiś medzik byś chciał i tak dalej. No i poprosiłem, że właśnie jeden z twoich wyborów to był Patton, że może Pattonem zagramy, a nie znowu radzieckim medem. Lubisz Pattona również. Dlaczego? Znaczy, na początku zrobiłem 9 tier, też Pattona wziąłem z tego względu, że dużo oglądałem Dechę, to jest taki jeden streamer, który jest bardzo dobrym graczem. I oglądałem Dechę, tak widziałem jak gra tym Pattonem, widziałem co ten Patton potrafi. Powiedziałem, wezmę sobie go, pogram nim, zrobiłem 9. Dycha już była dawno wyekspiona, ale powiedziałem sobie, dobra, koniec grania 9, zrobiłem Dechę, zobaczymy jak się sprawdza. I byłem mega zaskoczony, bo często mówili, że Patton nie jest jakiś dobry, jednak te ruskie medy są lepsze, bo na wieży dingają i tak dalej. Patton ma ten cycek na górze, tę właśnie wieżyczkę dodatkową, która wszystko w nią wchodzi. Ale jednak ta lówka i ten damage, który po prostu potrafi za 400, za 390, to jednak, no, to mi się najbardziej w nim spodobało. Jednak i opuszczenie działa też, po prostu depresja też jest bardzo zacna. Gotów na 20-tysięczną bitwę? Tak, gotów, byle się udało. To jedziemy, jedziemy. Oczywiście ja Pattonem, nie wiem, chyba z pół roku nie grałem, ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. O, Zatoka Rybacka nie jest moja ulubiona mapa, ale na szczęście z tej strony... Nie z tej strony akurat, której jeszcze... Ale dobra, zobaczymy. Dwie artylerie amerykańskie z drugiej strony. U nas... trzy artylerie, bo jeszcze nie założyłem, M53.
Więc trzeba uważać, no. Słuchaj, masz jakiś konkretny plan, czy jedziemy na początku na środek tam popatrzeć, czy chcesz gdzieś przypuszować? Znaczy, wiesz co, ja wolę na razie na środku się pobawić, po prostu zobaczyć, jak te czołgi są stawione i później zobaczymy, nie? No dobra. Wiesz, puszniemy lewą stroną, się okaże, tam już oni czekają na nas i po prostu skończy się zabawa. No to jedziemy. O, zapomniałem pokolorować swojego. Trochę do lewej odbiję, zobaczę, czy tam z lewej na przejeździe czegoś nie będzie. Bo przeważnie lubią tutaj skracać trasę przeciwnicy. Byle Arta nas nie kliknęła, bo się skończy. Mam spota już. 4-9 tak przejechał szybko. Nie, jeszcze nie wyspotowali. O, widzisz, ktoś rozpoznał, że jubileusz. Miasto nie mamy w ogóle miasta właśnie. No. Nasza lewa strona ciężkie stoją, kurczę. Dobra. No, na razie... Nikt tego miasta nam nie wyspotuje, także za chwilę możesz powiedzieć, że już są po prostu przy naszych artach, nie? Siedem ruszył. Dobra. A to ty go zniszczyłeś? Tak, ja. Ale ty chyba go przede mną jeszcze strzeliłeś. No właśnie. 90. Dziewięćdziesiątka po Arty już leci. O, lewcia. Znowu spota. Nie trafiłem. Trafiłem też. O, lewcia, wiesz co? Nie jedź na tym kierunku, bo już ciężkie wyjeżdżą zaraz z miasta. No to nieładnie. Trafiłem. 4-9. Bo mi w tyłeczek IS-7 wali. Musimy już stresować zawał. O! Miałeś spota, nie? Ja właśnie jeszcze nie. Nie, nie miałem. Nie miałeś? Ja też nie miałem. No. No, to nie wiem. Bo no nic, utrzymywałeś się na żarówie. No możliwe, że tak. Cały czas ten na środku. No trudno. Nie wyszło. Czyli masz szansę na niesamowity wynik. No cóż, główny błąd to było to, że nasze ciężkie czołgi po prostu pojechały sobie bez sensu, nie do miasta. No to był główny błąd, który będzie kosztować nas niestety chyba porażką. Dobra, byle zrobić damage jeszcze, przegrana może być, ale... Jestem takiego zdania, że jak zrobię damage, ale przegram, to już jest i tak dobrze. Nie paść. Nie wiem, czy było przebicie, bo zniknął. Tak, było. Dobra, ja teraz ci nie będę zagadywał, żebyś się skupił.
No, niestety te trzy artylerie, więc. Prawdopodobnie jak dostaniesz żarówkę, to polecą. To się szybko skończy. Niezłe buły do ciebie. Ja się spota dostałem. Ale Arta kliknie. To znaczy 92 jeszcze nie przeładowały chyba. Rysować. No, to masz jeszcze AMX-a na dupie. Centruję na... przepraszam. Jedzie fokus. No! No! Ale, ale 300 zrobione. Przekroczyłem trójkę. No! Naście 5. Ale nas zgwałcili. Ja się tłumaczę tym, że zjadłem przed nagrywaniem pół dużego arbuza i jestem przymulony. Ale cóż, no też miałem niezły focus fire z wszystkiego. No i jeżeli chodzi o wynik, no to można powiedzieć, byłeś najlepszy w drużynie, czyli tam jeszcze Arta zrobiła więcej, ale ty masz najlepszy exp, 3,5 tysiąca ponad obrażeń. No. Więc no myślę, że tragedii w twoim wykonaniu nie było. Tragedia była bardziej, jeżeli chodzi o drużynę. Szczególnie czołgi ciężkie, moim zdaniem, popełniły błąd, bo gdyby broniły miasta, to by nie było tego ataku tamtą flanką. Dobra. Czyli 20-tysięczna bitwa jest zaliczona. Co jeszcze teraz próbujesz wyekspić w WoCie? Czy na razie wszystko masz, co chciałeś? Znaczy, teraz chciałbym wyekspić linię ciężką Bertoli, tylko nie na to, żeby zrobić FV-a, tylko słyszałem takie plotki, że niby od Conquerora miałby odchodzić od Noga i miałby wejść nowy ciężki, to chyba było dać, żeby były Chieftain T95. Tu podobnie tak nazwa się nazywa, tak jak ten premium, co jest za kampanię był. I ze względu na to, że właśnie chciałbym z powodu tego Chieftaina 10 tieru wyekspić tą linię, ale przy okazji FA też pewnie zrobić, nie? A na razie jestem na 6 tierze Churchillu i przez to, że ja gram medami, jestem przyzwyczajony do szybkiej prędkości, tam 50-40 to Churchill, jak idzie 20 to czasami udręki dostaje, a zwłaszcza jak rzuci na 8 to już kompletnie mi się odechciewa grać. Więc pewnie na twierdzy wyekspię te czołgi do 8 tieru. No ale zobaczymy. Tak na razie wszystko mam. No w zasadzie już jubileusz zakończony. Tak na koniec mówiłeś o Diabłu. To dlatego, że jesteś w grupie Siemka TV, jesteś streamerem WoTa. W tej chwili, jak widać, już cię oglądają. Chociaż ty streamujesz raczej, można powiedzieć, w nocy. W nocy, tak. Nie? Przeważnie mój stream jest jako jedyny i wtedy w nocy mam większą po prostu liczbę widzów i no, od godziny 23 do 3, 4 rano, bo też streamuję ataki nocne, jeśli chodzi o naszą twierdzę, więc przeważnie do tej godziny, do 4, 5 siedzę i po prostu streamuję w tych godzinach. Mam czas, także akurat mogę sobie na to pozwolić. No. Dobra. Należysz do klanu GoToGarage i co? Może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić, czy coś powiedzieć na koniec? Czy oczywiście chciałbym pozdrowić cały klan GoToGarage, dowódcę Neka, Pusora, Sasie i w ogóle wszystkich członków. Chciałbym pozdrowić moich widzów na streamie, moich moderatorów, czyli Komisarz Ryba, Inku i Flipkar. Pilnujcie czatu, pamiętajcie, żeby nie było spamu. I jeszcze chciałbym tak, nie że pozdrowić, ale życzyć mojej dziewczynie, bo dzisiaj ma imieniny Dominika. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i wytrwałości ze mną. Kocham cię. No i to chyba wszystko, co chciałbym powiedzieć. Okej, okay, no to jakbyście chcieli Huzumiego zobaczyć, to Huzumi X Live na Twitchu. To wszystko dziś o 21. O 21 jest Belgia Walia? Chyba tak, 20, nie wiem, 45, 21, nie pamiętam, nie, no. Nie pamiętam, ale jakoś tak. Nie Belgia Walia, a nie Portugalia Walia. Oh my god, oh my god. Belgia Walia już jest po.
Portugalia walia. Teraz tak słuchałem, co powiedziałeś. Bo mi się pomyliło, bo ja myślałem, że Belgia będzie w półfinale. Czyli Portugalia walia, a powinno być Polska walia. Dobra. To dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.